Jutro we wtorek krajobraz Ostrowa Tumskiego zacznie się zmieniać. Z dwóch górujących kominów zostanie jeden wyższy. I ten 120-metrowy będzie rozbierany. I czy Państwo wiedzą, że w roku 2002 dwaj młodzi architekci wpadli na pomysł, aby z kominów tych uczynić najwyższe na świecie sztuczne palmy. Być u szczytu, miały mieć doczepione liście szerokości, długości 40-50 metrów i ci architekci nawet już pracowali nad systemem zabezpieczenia na wypadek wiatru, żeby one mogły bezpiecznie opaść. Tak mniej więcej te palmy miały wyglądać. Dyrekcja kogeneracji uznała na początku, że pomysł jest ciekawy, tym bardziej, że w wielu państwach, jak no Austria, Finlandia, kominy są malowane w różne wzorki i stanowią element ozdobny tychże miast. I tu też był pomysł, aby namalować na nich niebo z białymi chmurkami. Wtedy kominy wtapiałyby się w tło, no i stanowiło taki wyróżnik Wrocławia spośród innych miast. Po pewnym czasie jednak kierownictwo kogeneracji uznało, że pomysł jest zbyt ryzykowny, bo gdyby jakiś element zawiódł, mogłoby grozić zawaleniem komina i jednego czy drugiego i z tego się wycofało. Prosiliśmy pomysłodawców, aby wystąpili przed kamerą i opowiedzieli o tym swoim dziecku, ale dziś są poważnymi architektami i z pewnych względów nie chcieli już do tego wracać. Marian Maciejewski, Echo 24.